Małe kocięta w opłakanym stanie. Niestety po przeszukaniu terenu nie znalazłyśmy dwóch pozostałych kotów. Zostawiłyśmy tam nasz numer, no i liczymy, że być może coś jeszcze z tego będzie. Przedstawiamy nowego Forda Fiestę. Już od 374 zł miesięcznie w Ford Multiopcje. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl. Po telefonie od mieszkańców wolontariusze Stowarzyszenia Bezdomne Koty Nysa znaleźli w budynku przy ulicy Zamojskiego 5 małych kociąt w opłakanym stanie. No nie minęło jeszcze nawet 24 godziny, kiedy tutaj trafiły do nas. No roboty będzie, że tak powiem, naprawdę dużo. Mimo że według mieszkańców kotów było 7, wolontariusze po przyjeździe na miejsce znaleźli jedynie 5. Niestety po przeszukaniu terenu nie znalazłyśmy dwóch pozostałych kotów. Zostawiłyśmy tam nasz numer, no i liczymy, że być może coś jeszcze z tego będzie. Stan kociąt jest ciężki, choć widać już nieznaczną poprawę. Tak jak teraz wygląda, to już można powiedzieć, że jest super, było wczoraj dużo gorzej. Wymagają jednak intensywnego i kosztownego leczenia. Wymagają tak naprawdę codziennie zaszczyków, tabletek. Jest ogromny śwież, pasożyty zewnętrzne, wewnętrzne, wirusy, infekcje. Nie potrafią się najeść do końca, mimo tego, że były przez ludzi rzekomo dokarmiane. Jak mówi prezes stowarzyszenia, takich przypadków kotów niczyich jest wciąż bardzo wiele, zbyt wiele. No brak sterylizacji, który nadal występuje u nas w Nysie tak naprawdę na każdej ulicy. Są koty wolno żyjące, ludzie zaczynają je dokarmiać i są, powiedzmy, prawie ich, ale są tylko ich w tym, że je dokarmiają. Natomiast nie biorą odpowiedzialności za to, że te koty są chore, rozmnażają się, zdychają i tak naprawdę te chore koty rodzą kolejne chore koty. Reakcja na zdjęcia zabiedzonych kociąt okazała się bardzo żywa. A darczyńców jest wielu. My także trzymamy kciuki, aby ich stan wkrótce się poprawił i nadawały się do adopcji. Mamy nadzieję, że będziemy mogli je za cały jakiś czas pokazać, po prostu już takie wypiękniałe, wypachnione, gotowe do adopcji. Centrum Naprawy Aut Dytko Serwis w Nysie, ulica Grodkowska 74. Zachęca do sprawdzenia pojazdu przed podróżami. Skontroluj swój samochód i przygotuj go do dalekiej trasy. Zapewnij spokój i bezpieczeństwo sobie oraz swojej rodzinie. Sprawdzamy i ustawiamy geometrię kół. Wymieniamy olej silnikowy oraz elementy zawieszenia i układu hamulcowego. Odświeżamy klimatyzację. Wymieniamy opony. Dytko Serwis. Szybko, tanio i zawsze po drodze. Zapraszamy!